Prawa. Lewa. Lewa. Dół. Lewa. Unik. Unik. Jeszcze raz, po porządku, dobra? Dobra, jest postawa. Prawa. Lewa. Dół. Dół. I unik. Dobrze, a teraz ciut szybciej, ok? Miecz prawa. Wysoko. Prawa. Lewa. Dół. Dół. I unik. Dobrze. No nie jest. Nie, nie, spokojnie. Skup się. Prawa. Lewa. Dół. Dół. I unik. Unik. Dobrze. Tu już wszyscy? Łapiecie, bo jeżeli nie, to coś jeszcze powtórzymy. Możemy ćwiczyć. Jest ok? Ale bez przekonania. Jest dobrze? Łatwe? Wiecie? Pamiętacie? To wam się jeszcze dzisiaj przyda. Dobra. Działamy dalej. Moglibyśmy wykorzystać moment zdezorientowania sita, naszego przeciwnika, bo on myślał, że w tym momencie na podłogę spadnie wasza głowa, a my jesteśmy w tej pozycji. Co możemy zrobić? Jak możemy zaskoczyć sita? Możemy... Tak naprawdę, okej, okay, możemy zrobić wiele rzeczy. Możemy rzucić mieczem. Możemy podskoczyć. Ale możemy też zaatakować w inny sposób. Bez użycia miecza świetlnego. Jak? Mocą? Okej, okay, co na przykład... Tak. Też nogą można, ale używam mocy. Używam mocy. Jak możemy użyć mocy? Odepchnąć, tak? Możemy odepchnąć. Tak naprawdę mocy można użyć na wiele sposobów. Możemy podnieść, wyrzucić, przyciągnąć, dusić nie bardzo. Dlaczego? Sitowie duszą, dokładnie. Tak. Duszenie jest padawanie i skupcie się. Możemy pójść do pogotowie? Wezwam też pogotowie. Poczekajcie, panowani.